Siemanko YouTube. Dzisiaj jest czwartek, już jest po świętach i dzisiaj jest normalnie dzień roboczy, tylko że wszyscy idą do pracy, a ja nie. Ja dzisiaj mam wolne. Zdecydowałem nagrać filmik. Mi ktoś mówił, że normalnie w tej koszulce mógłbym pracować w MPK, w komunikacji miejskiej. A kiedyś byłem na dostawie w sklepie, który się zajmuje sprzedażą artykułów ogrodniczych, różnych tam do pielęgnacji roślin. Wszedłem na salę i jedna starsza pani mnie chciała coś się zapytać. Przepraszam, a gdzie się znajduję? Sorry, ale nie jestem pracownikiem sklepu. A ona powiedziała, o, bo pan tak jest ubrany na zielono. I myślała, że jestem pracownikiem sklepu. A jeszcze kamizelkę miałem odblaskową. I Milka się obudziła, ale nadal śpi. Nie? Nie chcesz? Dobra. Emilka jeszcze nie ma namalowanej twarzy, makijaży nie ma. Ale mi już zrobiła makijaż, dlatego śmiało nagrywam. Emilka od rana zawsze lubi takie mleko. To mleko się ustawia do mikrofali. Co to jest, Ara? Witamina D. I co to jest? To jest miód. Miód. Jak Emilka mówi, miód. Emilka lubi z miodem. Płatki z mlekiem. Z miodem i witaminą D. To są moje rośliny domowe. To jest awokado. Moje awokado lekko choruje. Takie mam awokado. I takie mam awokado. Nie wiem, czy to awokado żyje jeszcze. Chyba już nie. Ale nie wyrzucam. Może coś jeszcze będzie z tego. Mam ziemiurki w tych roślinach. Już kupiłem środek chemiczny i już podlałem, już opryskałem, ale nie jestem pewien, że już są zwalczone. To jest ogród Oli. Takie małe granaty, które rosną tutaj, tutaj i tutaj. Już niedługo będziemy zbierali owoce. I taki krzak mamy tutaj. Ola dostała prezent na urodziny Emilki. Jak ktoś ma urodziny, Ola dostaje prezent. To normalna sprawa. A to po prostu mamy takie zero na haczku. Dwójeczka, zero, dwójeczka, zero. Ola tutaj u nas maluje brwi, żeby było widać, że są. No i to cała kosmetyka Oli. Na więcej to nie pozwalamy. Patrzcie, co tutaj znalazłem. Wśród tych papierów mogą się odnaleźć jakieś dokumenty ważne. Emilce bardzo się spodobał prezent od dziadka Mruza. Tak było wczoraj cały wieczór, nie chciała się spać, łożyć. Emilka, zrób nóżki do przodu. Wszyscy do żłobku. Emilka do swojego, Ola do swojego. Emilka ma takie same buty jak ja. A ja mam takie same buty jak ja. Idziemy do żłobka. Nóżko już. Dobra, dobra nóżko. Pasuje. Pasuje, tak. Ta krótka chwila, kiedy jesteśmy ja i Ola i tylko we dwójkę. To bardzo krótki taki moment, udało się jednak mi to nagrać teraz. A teraz lecimy do mojego żłobku, bo nie mam za dużo czasu. Ale jest multipla. Ola, jak jest multipla, to czas zawsze się znajdzie. Czujemy, że jesteśmy obcokrajowcami tutaj, ale nie dlatego, że jesteśmy
z Ukrainy, a dlatego, że jesteśmy w Polsce sami i nie mamy dziadków i babci. W sumie dużo Polaków też tak mają, bo na przykład wyjeżdżają do większych miast. Ale na jakiś tam weekend czy coś tam to jeżdżą na wioski albo no czasami do swoich miast, a my niestety. Bo u nas na osiedlu jest jedna rodzina z dwójką dzieci i oni no mówili tak, że nie mają nikogo, że za granicą wszyscy. Dziewczyny już rozwiezione są po żłobkach. Każdy prawdziwy widz wie, że czasami ja oddaję krew. Mi 150 razy już przesyłali SMS z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Nie oddawałem krew wtedy, bo przez cały czas dostawałem te SMS-y, kiedy był dzień roboczy, byłem w pracy. A jak dochodziło do weekendu, to po prostu się zapomniało o tym. Wszedłem na stronę Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Patrzę, że wszystkie kropelki są uzupełnione, a moja krew nie jest uzupełniona. Wyruszam. Jura futura, wy już zapomnieli. Uznajecie mój styl, moje rifmy tonki. Ja mogę być pod пулем, zagryz psa любого на арене. Или могу участить у зрителя сердцебиение. Я чувствую себя отлично весь день. Если карманы набиты, или если даже сел на месте. Снимать кино целый день, мне совсем не лень. На канале сможешь посмотреть всю эту хренотень. Dlaczego ja w ogóle oddaję krew? Ogólna taka zasada, że pomagać to jest dobrze. To jest taka sprawa, która no tak ogólnie ona nie wymaga żadnych tam, wiecie, ode mnie działań, oddawać swoją energię. Ja przychodzę, mówię, chcę oddać krew. Tam pracownicy tego Centrum Krwiodawstwa, tacy mili, wszystko zrobią sami, pobiorą krew, dadzą mi dużo czekolady, tam woda do picia, wszystko jest. To tylko przychodzę, oni wszystko sami robią. Dla mnie oddać krew, no to nic. Ale ta krew się odnawia i to jest bardzo korzystne dla organizmu człowieka. Ktoś może powiedzieć, że o dobrych działaniach się nie mówi, to po prostu się robi na cicho. A skoro i tak robię filmiki, to uważam, że tutaj nic nie ma złego. A może to nawet jakoś ludzi zamotywuje do tego, żeby oddać krew i uratować komuś życie. Dla mnie oddać krew to nic, a komuś to może życie uratować. I rozumienie tego to mnie cieszy. Także wszystkich, komu już krew ciśnie i już nie ma gdzie jej wydać, to proszę jechać do Centrum Krwiodawstwa, oddać krew, dostać czekolady i się cieszyć. Tak działa Multipla. Cyk. Już dojechałem do Centrum Krwiodawstwa. Już nie wierzyłem w to, że znajdę miejsce parkingowe, bo to jest normalnie dzień roboczy i tutaj zawsze jest problem z parkowaniem. Dużo aut, a jednak moje miejsce czekało na mnie. Znalazłem w domu swoją książeczkę i teraz z nią idę oddać krew. W Multipli to jest najlepsze, bo muszę przeskakiwać przez hamulec ręczny, który tak wystaje, kiedy go podnosisz. Wszedłem do budynku jak zawsze, a tam się pisze, że otwieranie drzwi przez kartę magnetyczną. Jest napisane, że wejście dla dawców krwi jest od drugiej strony. Obszedłem dom, obszedłem budynek, patrzę, na drzwiach jest napisane zakaz wejścia dla nieupoważnionych. No, ale jak się pisze, że od drugiej strony, no to od drugiej strony. Ja wszedłem tam. Mi powiedzieli, o, panu tu nie wolno się znajdować, musi pan iść dalej i tu jest
wejście dla dawców krwi teraz. Wszystko się zmieniło, już dawno nie oddawałem. Trzeba pilnie iść i oddać krew, pilnie! Już się zarejestrowałem i teraz wszystko jak zawsze. Wypełniam ankietę, już dali mi jakąś opaskę, tego wcześniej nie było. Idę na próbki, a później do lekarza, który stwierdzi, czy się nadaje do oddania krwi, czy nie. Wojneczka, Merry Christmas. Piętrze. Tutaj też jest choinka świąteczna. Bardzo ładna, bez gwiazdy, jak u nas w domu. Teraz wam pokażę najlepszy automat kawowy na świecie. Czarny ze śmietanką, z cukrem, herbaty różne. I patrzcie, cennik. Dzisiejsze oddanie krwi jest zaliczone. Na dzień dzisiejszy już mam 3 razy. Raz, dwa, trzy. Jak w Ukrainie oddawałem krew, to po oddaniu krwi nakładają gazik na miejsce ukucia i później owijają to bandażem. I na tyle to wszystko... Proszę. Na tyle to wszystko jest mocno owinięte, no żeby krew nie leciała, że później nie idzie zgiąć rąk. A tutaj, ja nie wiem, może coś w Ukrainie już się zmieniło, a tutaj jak oddaje się krew, to nakładają taki plaster i można pracować ręką i prowadzić samochód, chociaż się nie zaleca, ale jest taka możliwość przynajmniej. To mi się podoba. Szczegóły. Dostałem taki ładny kalendarz. Kalendarz. Dostałem taki ładny kalendarz na ścianę. Tutaj dostałem sok, taki wafelek i cały karton czekoladek. Liczymy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 czekoladek. Dużo ludzi tam nie było, ale była tam jeszcze dziewczyna i zauważyłem, jak ona podawała swoje dokumenty tożsamości i zauważyłem, że ona miała kartę pobytu, czyli Ukrainka. Myślałem, że jeden taki jestem, niepowtarzalny dawca krwi z Ukrainy, ale jednak nie. I to bardzo dobrze, się cieszę. Zwiedzając regionalne centrum krwiodawstwa, byłem szokowany, lekko mówiąc, bo w jednym miejscu, w jeden ten sam czas spotkałem dwóch osób, z którymi pracowałem, ale w różnych miejscach. Spotkałem kierowcę, który ze mną pracował na poczcie. On teraz pracuje w Centrum Krwiodawstwa. A jeszcze spotkałem spawacza, który pracował w tej firmie, gdzie ja pracowałem ślusarzem. On zwolnił się stamtąd o wiele wcześniej. Jego zwolnienie też było związane z tym, że mu kazali robić to, co on nie powinien robić według obowiązków na swoim stanowisku. Jakoś tak wszystko miło było. Tak miło, przyjemnie porozmawialiśmy. Dobra, przepraszam, teraz nie mam czasu, muszę zjeść wszystkie czekoladki, żeby Ole nie wiedziała nawet, że je przyniosłem. Że je przyniosłem. Że te czekoladki w ogóle były. Tak powiem, o, tak jest. Dobra, to trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz chciałbym wszystkich przywitać od naszej rodziny ze świętami, z Sylwestrem. I życzę sukcesów, przyjemności i radości w nowym roku. Żeby wszystko
się udało i czego wy tam sami sobie życzycie. Niech wszystko będzie dobrze, zdrowia dla was, dla waszej dzieci. Dziewczynki już są odebrane z żłobków. Ale jak ci się spodobała w żłobku? Super, śpiewaliśmy piosenki. O, co jadliście dzisiaj? Brokuły? Nie, nie było brokułów. Śledź z kefirem? Nie. A co? Ula zamówiła z Chin taką zabawkę dla dzieci. Emilka, patrz, trzeba tak równo trzymać i tak. Ola, co z oczami? Nie patrz na tą kulkę, bo wygląda to dziwnie. A teraz mistrz. Magia. Teraz muszę znaleźć tą kulkę. Do góry. Mocno. Dmuchaj! Dmuchaj! Mocno! Хоть разыгрался.